Żeśmy przyjechali, wszyscy jedną drogą. Mamusiu, mamusiu, mamy pannę młodą. Mamy pannę młodą w tym bieluśkim stroju. Gdzie mamy się bawić i w którym pokoju? Kiedy się wesela odbywały? Zazwyczaj. A kiedyś to się odbywały, tylko w niedzielę były. Niedziela tylko. No teraz w niedzielę na południe przeważnie. Najpierw no wszystko przyjechało do panny młodej, bo do młodego nie jeździły, bo do panny młodej. A pan młody już przyjeżdżał już ubranej do panny młodej. I potem przychodzili do młodzi do domu na błogosławieństwo? No tak, tak, tak. Jak było ładnie gorąco, ciepło, no to na dworzu ten stolik był postawiony. A nie, no to w mieszkaniu. Bardzo ważnym zwyczajem tutaj, jeszcze do tej pory to na wsiach praktykują, że się mówiło na błogosławieństwo przemowę i zawsze była jakaś taka jedna osoba odpowiedzialna za to. Odpowiedzialna, nawet przy śpiewkach jest tak, że teraz starszy drużba powie im przemowę. Przemowę, tak. A jak starszy drużba nie umie, no to niech się ktoś starszych dorozumie. Podajcie do stołu kropidło i wodę. A niech starszy drużba powie im przemowę. A jak starszy drużba przemowy nie umie, to niech się ktoś starszych prędko dorozumie. No. To co spróbujemy sobie razem? Żeśmy przyjechali po zielonym moście, najpierw drucheneczki, a za nami goście. A jak starszy drużba przemowy nie umie, to niech się ktoś starszy prędko dorozumie. No bo to pokażę tym, to orkiestra gra, nie? To ta osoba już sobie odpoczywa trochę. Grajcie im trąbcie na tutejszym placu, na dwa dni wesela, a do śmierci płaczu. A roztwórzcie pani matko drzwi okna, ażeby nam panna młoda nie zmokła. A nie zmoknie panna młoda, nie zmoknie. Położy se swój warkoczyk na oknie. Spróbujemy sobie z tymi nowymi przyśpiewkami? No, a wyjdźże ty, pani matko, zza krzoka, a wynieśże bochen chleba dziecioka. Otwórzcie, pani matko, ten lufcik, żeby nam nasz pan młody nie ucikł. A jeszcze nasz. No. Żeby nam nasz pan młody nie ucikł. Zastawiajcie stoły, a na stołach jadła, bo nam drucheneczką spódnica opadła. Zastawiajcie stoły, na stołach talerze, starszy drużba zachorował, a sak ledwo lezie. A spojrzyj, Marysiu, na modlińską wieżą, jak ci ten twój wianek w cztery konie wiozą. Jeszcze raz chcemy powtórzyć? Dla pewności, no to te podajcie do stołu tylko, dobra? Iście. Podajcie do stołu dwa duże talerze, jeden na jej wianek, jeden na jej wianek, a drugi na róże. Będzie cię namawiał, byś dużo robiła, dniami, nocami, wolnymi chwilami, byś się nie nudziła. Bo panną nie będzie, bo panną nie będzie, wianka się pozbędzie. No dobrze, rymuje się. Najważniejsze, żeby się rymowało. Rymo, tak, tak, tak. Była taka zasada, że to, co druhna zaśpiewała, to musieli muzykanci to odegrać, tak? No tak, tak. Musieli tak, umieć. Tak. Ale musiały. A w Skotnikach, ze Skotnik takie muzykanty były. I to nie umiały w ogóle nic. A ja mówię, że już tego to lepiej mówię, to już nie grajcie, nie męczta się, mówię, chłopaki, nie męczta się, bo na co to? To za długo. I tego potem to nawet nie śpiewałam. Dla nas nie jest za długo, my się chcemy wszystko nauczyć. A pójdź do ogrodu, przypatrz się lelii, przypatrz się a lelii. Jak tobie ładnie wianek ustroili. Koleżanki drogie moje, już w waszym gronie nie stanę, z mężatkami siadać będę i z daleka patrzeć będę na panieński strój. Rozmarynie mój zielony, cóżeś taki rozkrzewiony, zimną wodą polewany i na słońce wystawiany, żebyś ładnie rósł. Ty wianeczku z mety ziela, trzymałam cię do wesela, przy
trzymałam cię w złotej skrzyni. A teraz mi chłopcy wzięli, a chłopcy wzięli. A tulneja wiarek z perełkami, a tulnego po stole, a tulnego do swojej mamusi, a tulnego po łonie. A przyjmij go, moja matuś najmilejsza, a przyjmij go do siebie. Ja nie przyjmę, córuś, twego wianka, bo mnie już nic do ciebie. Jeszcze raz tam, tak żebyście się wytrenowali. Jeszcze raz grajcie i trąbcie. Tak. Dobra, no pewno, tak, no, ćwiczyć tak, sobie tak, to. Tak. Kontaktuję, o co chodzi i już bierę to na biegu. Bo to jest tak, teraz jak jestem ociepiny, nie, teraz, dzisiejsze czasy, to ciągnie cały czas na jedną melodię, a przed tym nie było tak. Zwrotka, inna melodia, zwrotka, inna melodia, zwrotka, inna melodia. Tak było. I nie stąd jest to, że najpierw śpiewa, oczywiście, podaje... a już muzykant słucha i już sobie tamtego, żeby odgrał. Nieraz to muzykanty palce połamane były, śpiwoki były różne różnice. Tak jak pani śpiewała i na przykład już koleżanka już tego i następnie z drugiego końca gdzieś tam ktoś się wyskoczył. Na siebie śpiewały, o, tak to było, a muzykant już musiał słuchać. Aha, tu. O, czepiny nie trwały pół godzinki, tylko trwały 3 godziny, 4 godziny. Tak, bo jedna zaczęła... No jak, a jak się prześpiewały, jak to było wesoło, polewały tego i... Dawaj tak, ty śpiewasz tak, a ja na ciebie i tak szło. Ty, Janeczku, z mety ziela, trzymałam cię do wesela, trzymałam cię w złotej skrzyni, a teraz mnie chłopcy wzięli, a chłopcy wzięli. Franciszka i jak nią mi śpiewa, nie otwieraj pyska. Cztery śmigi u wiatraka, nie wyjdę za sokolota, bo sokolot ciemny w pysku, ja się nie raz do pożysku. A gościńcu świnie kwiczą, pożycz nam igły z nicią. We dnie będę portki łatać, a wieczorem figle płatać.